Wystarczyła prośba organizatorów, aby nikt nie pił i nie palił pod namiotem. Dzień dobry. Który raz na Woodstocku? Od zawsze. Od początku? To jest. O, czyli weteran z tego wynika, tak? Co ciągnie na Woodstock? Wolność. Wolność. Tylko? Zabawa. Zabawa. Co na Woodstocku się nie podoba, co należałoby zmienić? Jakieś uwagi dla nas właśnie, czy coś by się przydało jeszcze? No, część na przykład narzeka na za mało kranów, o tego typu, czy coś? To są takie niuanse w sumie, nie? Mało kranów, ale jesteśmy takimi ludźmi, którzy dostosowują się do sytuacji. Czyli takie krany nie są aż taką wielką przeszkodą. A jak z bezpieczeństwem? Jest okej. Owszem, dba o bezpieczeństwo, nie? To idzie zauważyć po prostu. Wiara się kręci, kurwa, ich ludzie się kręcą i po prostu kontrolują, kurwa, takich buraków, którzy przyjeżdżają, nie potrafią się bawić, tylko po prostu psuć imprezę, nie? Można sobie wypić piwko, zabawić się, poskakać, jest okej. Nie, bezpieczeństwo jest okej, naprawdę. I skąd konkretnie jesteś? Ja jestem ze Szczecina. W kolejowej wiosce Hare Krishna można tanio zjeść posiłek. Jesteś na Woodstocku. Ja jestem pierwszy. Dobra, co wam się podoba na Woodstocku? A jest zajebiście, kurwa, a jest zajebista muza, zajebiści ludzie, można z nimi zabawić, pogadać, można się, kurwa, właśnie. Bezpiecznie, moim zdaniem, można, jestem tu, gdzie tutaj zabierzemy z Sopem z Krakowa, wczoraj 8 do tego wjechaliśmy, uciekaliśmy godzinę temu. Spotkaliśmy ludzi, w ogóle nie znamy. A mam pytanie, czy coś byście na Woodstocku zmienili, coś was drażni, czy coś jakieś widzicie, jakieś wady, imprezy? Jeśli dałoby się zredukować kurz, to bardzo chętnie, a to wszystko jest okej. Co by się dało? Kurz. A tak to wszystko jest okej. Kilka ludzi, ale to... dwa prysznice i żeby było więcej... Nie, i tylko tyle. A tam, masz, jest dobrze. Tak na pierwszy raz, jest na wprost idealnie.
Tanie wino! Połączyło nas! Siłap! Opuściłem cię z fajansem i straciłem cię, dziewczyno! Połączyło nas! Na Woodstocku? 21 lat i już tak cudownie, że będę jeździć do końca życia. I o jeden dzień nie umrę. Czy czujecie się bezpiecznie? Bardzo, to jest cudownie po prostu. Ludzie dzieją się ze mną jedzeniem, piciem, skaczą ze mną. Idę mówić, że ich kocham, bo nie wiem, że kochają mnie. Że jestem taka szczęśliwa, że aż mi już brak mi sobie wyrazić. Taplanie się w błocie jest tradycją Woodstocku. Thank you.